w Goczowie. To jest prawdopodobnie ród, który przyszedł tutaj z Łużyc. Nie wiemy dokładnie, kiedy się pojawił. Ich ród się pojawia tu niedaleko w sąsiedniej miejscowości, w starej kamienicy. Tam jest taki jeszcze resztki wieży i most prowadzący przez fosę. Kamienny most, bardzo ładny, odbudowywany obecnie, kosztem dosyć sporych pieniędzy, ale warto pojechać i tam to zobaczyć. W każdym razie stamtąd się wywodzą, tak zaczęli się rozprzestrzeniać troszkę po Śląsku tutaj, po Kotlinie Jeleniogórskiej przede wszystkim. I pierwszy szafgosz na zamku Chojnik pojawia się mniej więcej w latach 70. XIV wieku, 1370-77 w tych granicach. Nie wiemy, czy zamek kupił, czy dostał, czy przejął. W każdym razie księżna Agnieszka zostawia mu zamek Chojnik. Rycerz nazywał się Gocze II Szof. Imię to było Gocze II, bo drugi Gocze był, a Szof to jest przydomek od herbu. W herbie jest owieczka. Więc mamy rycerza Gocze II Szofa. On jest protoplastą właściwie całej potęgi tego rodu. Dzięki niemu ten ród stanął na nogi. Nie wiemy na jakich zasadach, czy się zajmował rabunkiem, chociaż chyba nie za bardzo. W każdym razie, między innymi w wzmiankach zaczyna się pojawiać już zamek Chojnik. Między innymi dlatego, że dokument istnieje do dzisiejszego dnia w Archiwum Wrocławskim. W roku 1393 fundowano tu na górnym zamku kaplicę pod wezwaniem świętego Jerzego i świętej Barbary. Resztki tej kaplicy istnieją do dzisiejszego dnia i wydano dokument na ten temat, że w tej kaplicy proboszcz miejscowy ma tutaj odprawiać mszę co tydzień właśnie w tej kaplicy na zamku Chojnik. Sam dokument ten lokacyjny i dotyczący tych obowiązków proboszcza, dzisiaj już nie przychodzi, dotyczący tej kaplicy zachował się w Archiwum Wrocławskim, tam zresztą są pieniądze jeszcze wymienione, jakie ma dostawać, jakie on ma płacić i tak dalej. To wszystko się zachowało. Szafgoczowie bardzo szybko zaczęli rosnąć w potęgę. W okresie wojen husyckich tu rządził jeden z szafgoczów, nazywał się Janko Gocze, to jest najlepsze. Myśmy myśleli, że Sapkowski, umieszczając właśnie tego szafgocza w książce, zrobił sobie z Hansa Janko. Tymczasem nie. Hans swoją drogą, a Janko z takim imieniem występuje tutaj w kronikach, również w archiwum w Jeleniej Górze, jako Janko Gocze, czyli jak najbardziej polskie imię. Zresztą oni bardzo szybko dochodzili do dość dużego znaczenia. Koniec końców był to już potem w XVIII-XIX wieku szósty najbogatszy ród na Śląsku, nie na Dolnym Śląsku, tylko na Śląsku, bo kiedyś tego nie rozgraniczano. Majątki rzeczywiście mieli ogromne. Potęga zaczyna się taka już naprawdę solidna, od Krzysztofa Szafgocza w XVI wieku. Ten człowiek spowodował, że ród nabrał dużego znaczenia. Do nich należały tu już ogromne majątki, między innymi zamek Gryf, miasto Bardo, kupa, cieplice to już należały bardzo szybko, jeszcze w XIV wieku. Rozprzestrzenili się jako rodzina dosyć liczna, zajmowali tu dosyć duże połacie, aczkolwiek tu bardzo szybko utworzono coś takiego, że tylko najstarszy syn dziedziczy wszystko, natomiast pozostali siedzą, ale dostają tylko jakiegoś rodzaju pensję, coś takiego. Z tym, że ten ród potem się troszeczkę rozgałęził, powstały osobne gałęzie, które pieczętowały się gryfem, tutaj tym barankiem, tą tarczą, gdzie na srebrnej tarczy w słupie są cztery pasy czerwone, związane z tą legendą herbową. No troszeczkę to zaczęło szybko się rozwijać. Troszeczkę ten rozwój przerwała wojna 30-letnia. Pomijam, że spustoszyła Dolny Śląsk makabrycznie. To była hekatomba dla tych ziem. Poza tym no, Hans Ulrich, dowódca kawalerii na Dolnym Śląsku, generał w wojsku Wallensteina, źle skończył. Sam Wallenstein zaczął kombinować, to był książę. Chciał oderwać najwyraźniej sporą prowincję od cesarstwa austriackiego. Zaczął spiskować przeciwko cesarzowi. Finał był taki, że cesarz wysłał skrytobójców. Wallenstein został zasztyletowany, a wszyscy jego główni dowódcy aresztowani. Posądzano ich też o udział w spisku. Hansa Ulricha również aresztowano. On się wcześniej ożenił z księżniczką piastowską Barbarą Agnieszką. Potem do tego wrócimy. Ona zmarła na szczęście jeszcze przed jego aresztowaniem. Już nie żyła. Z tym, że dzieci z nią miał. Dzieci sobie tutaj funkcjonowały. Samego Szafgocza przez prawie rok torturowano. Próbowano wymusić z niego przyznanie się do winy, że spiskował Wallensteinem. On się raz przyznawał, potem odwoływał. Tortury zastosowano wyjątkowo okrutne.
Ostatecznie skazano go na śmierć i w Regensburgu w roku 1635, bodajże w maju chyba wykonano wyrok śmierci. To miasto się nazywało Regensburg, teraz Ratyzbona, albo się nazywało Ratyzbona, a teraz Regensburg. Powiem szczerze, nigdy nie potrafię tego zapamiętać. W każdym razie Regensburg i Ratyzbona to są dwa te same, to jest ta sama miejscowość, tylko zmieniła nazwę. Którą na którą do tej pory parę razy już sprawdzałem, ciągle nie zapamiętuję. Nieważne, ścięto go mieczem. Miecz rodzina wykupiła natychmiast od kata. Można go oglądać albo w Muzeum w Bolesławcu, albo w Muzeum we Wrocławiu. Piękny katowski miecz, pochwalę się, miałem go w ręku. Ślicznie wykonana broń katowska. No ciężka, bo waży 2 kg i 700 gram, czyli prawie 3 kg. To już jest bardzo ciężka broń. Rękojeść ładnie owinięta takim drucikiem, podobna do tego drucika tutaj. Nie ma specjalnie dużo ozdób, ale jest taka, że tak powiem, surowa elegancja. Gdybym mieli mnie ściąć, to życzyłbym sobie czymś takim. Przynajmniej nie ma wstydu. To nie jest jakieś badziewie. Nie jakieś rokoko, czy barok, czy rumuński barok, tylko porządnie wykonany, ładny, zdobiony miecz. W każdym razie ścięto go. Rodzina wykupiła miecz, tak jak powiedziałem, można go tu oglądać. Samego Szafgocza, on zresztą zażądał zaraz przed ścięciem jeszcze. On był protestantem, od swojej wiary nie odstąpił do końca. Między innymi dlatego go ścięto, bo cesarz był katolikiem. Oni się tam wtedy nie lubili bardzo. Zażądał, żeby broń Boże go nie ubierać w nowe szaty w trumnie. Kazał się pochować w tej zakrwawionej po egzekucji koszuli, że on chce stanąć przed Bogiem tak, jak go cesarz potraktował, czyli sponiewierany, upaćkany we krwi, osądzony niesłusznie, skazany na śmierć, bo tak chce się Bogu pokazać. No i zresztą dochowano tego i pochowano go w tej samej okrwawionej, no, to musiało być mocno okrwawione, bo pamiętajmy, że ścięcie głowy nie była gilotyna, że tu pieniek, tutaj z góry pach, ciach, tu ciało wyciągamy, tylko ścinano w pozycji klęczącej. Ofiara klęczy, siedzi, kat uderza z tyłu między trzecim a czwartym kręgiem szyjnym mieczem w sposób poziomy. W tym momencie jest eksplozja krwi z tej rozciętych tętnic z szyi. To jest taki prysznic w górę, który ochlapuje absolutnie wszystko. To ciało w końcu powoli się przewraca. Głowa gdzieś tam się toczy kawałek dalej. Wylewa się też z niej co nieco tam jeszcze, nie? Bajki o tym, że leżąca głowa coś tam powiedziała albo mrugała oczami, są kompletnymi bajkami. To jest niemożliwe. Po przecięciu rdzenia kręgowego w ułamku sekundy wyłącza się cały system. Komputer się resetuje, nie ma. Nic już nie mruga, nic nie działa, nic nie funkcjonuje. W każdym razie to jest jedyny Szafgocz, który zginął dość tragicznie. Z tym się wiąże taka dosyć ciekawa legenda. Otóż on wcześniej tu, na tym zamku, przyjmował gości. I dla ciekawostki zaproszono miejscowego pastora tutaj z okolicy, bo to byli protestanci, który słynął z przepowiadania przyszłości. Zaproszono go. No i jak już się zaczęła cała imprezka, wszyscy goście się zjechali, poproszono, żeby przepowiedział przyszłość panu. Pastor popatrzył, powiedział, że nie chce, nie będzie mówił. Nie, no naciskano. W końcu powiedział, że no niestety, ale że pan na chojniku zginie od zimnego żelaza. Co oznaczało dokładnie to, że zostanie ścięty przez kata, bo tak to określano. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, no jak hrabia Szafgocz, ulubieniec Wallensteina. No, generał całej kawalerii na Śląsku ma być ścięty jak przestępca przez kata, no przy to absurd, nie? Trochę się pośmieli, tam następne wróżby były. No i żeby udowodnić, że jednak ten pastor głupoty gada, że to zabobony, Szafgocz go podprowadził do okna w pałacu, pokazał owieczkę, która tu się pasła przed zamkiem i powiedział, żeby przewidział, jaki los spotka tą owieczkę, nie? No, zostanie zjedzona przez wilka. W porządku, wrócili do stołu. Szafgocz wyszedł do służby. To jest opisane, to jest podobno fakt. Wyszedł do służby, kazał owieczkę przyciągnąć, chlasnąć po gardle i natychmiast przygotować wieczorem na ucztę, żeby ją upiec. No, oczywiście służba wykonała polecenie. Zaczyna się wieczorem uczta, pastor dalej siedzi, goście czekają. No, Hans Ulrich czeka na tą owieczkę, żeby wjechała w końcu jako pieczyste, żeby pokazać, że pastor się pomylił. Czekają, różne rzeczy jadą, owieczki nie ma.
No w końcu się nie doczekał tej cholernej owieczki. Zdenerwowany wysłał służbę, przylatuje kucharz cały blaty, przerażony i zaczyna się tłumaczyć. Owieczki nie ma, nie? Co się okazało? Że no on już wiedział, co się stało i zaczyna to Szowgoczowi tłumaczyć. Że po prostu kiedyś rożno napędzał piesek. To był cały system kółek, rożno, palenisko. Wdziewamy tam daną pieczeń, czy tam ileś gęsi, czy kur, czy głównie gęsi, czy tam jakichś tam innych ptaszków na rożno, albo owieczkę, czy świnkę. No i to trzeba cały czas kręcić, żeby się nie paliło z jednej strony. To ma być cały czas obracane. Żeby ktoś nie musiał siedzieć i tą korbą kręcić, był taki mały kierat, przyczepiano pieska i ten piesek w koło chodził i obracał to rożno. Nie wiemy, czy w tym momencie ten piesek chodził, czy nie chodził. Otóż trzymano oswojonego wilka w kuchni brzamkowej. Stary, bardzo niegroźny zupełnie, on w tej kuchni sobie tam po prostu mieszkał. No i jak już się owieczka upiekła, położono na półmisek i zapomniano o tym wilku. Wilk jak zobaczył gotową, upieczoną owieczkę, to się wiele nie zastanawiał. Zapnął owieczkę, zwiał w jakiś kąt i zaczął ją tam spokojnie konsumować. No i się okazało, że owieczka została zjedzona jednak przez wilka. Zrobiło się nerwowo. Cała atmosfera prysła, uczta była już dość ponurym nastrojem, bo jak się okazało, przepowiednie są prawdziwe. I rzeczywiście kilka lat później Szawgocza ścięto.